Witam w prezentacji piątego numeru Legend FSO od De Agostini. W tym numerze FSO Polones Jamnik. W środku dla wzmocnienia mamy włożoną tekturę. Piątym modelem w kolekcji jest FSO Polones Jamnik. Model jest w kolorze białym, jest dłuższą wersją zwykłego Poloneza, ma trzy pary drzwi. Przednie i tylne ma ścięte, środkowe z prostokątnymi dwoma szybami. Z tyłu za drzwiami ma czarną kratkę, ma czarne klamki w drzwiach, w środku drzwi ma czarny pasek, ma białe felgi i srebrne kołpaki. Za tylnymi kołami ma chlapacze. W tylnej części ma klapkę wlewu paliwa. Po stronie kierowcy w jego drzwiach ma lusterko. Dodatkowo po środku ma lusterko wsteczne. Dużą szybę z przodu z wycieraczkami montowanymi od spodu. Ma atrapę chłodnicy z okrągłymi reflektorami po bokach i światłami z kierunkowskazami. Po środku ma logo FSO. Czarny zderzak ze srebrnym paskiem. Dodatkowe światła pod zderzakiem. Czerwoną tablicę z białym napisem. Z przodu i z tyłu. Z tyłu ma światła. Czarny zderzak ze srebrnym paskiem. Na pokrywie bagażnika ma napisane Polones 1500. Dużą szybę i wycieraczkę. W środku, z przodu i w środku ma dwa fotele, z tyłu ma kanapę. Ma dźwignię zmiany biegów i kierownicę. Na masce w górnej części ma lot powietrza. W spodniej części ma wytłoczony silnik z wałem napędowym i tylnym mostem. Zbiornik paliwa. Układ wydechowy z tłumikiem. Ma wytłoczone miejsca w środkowym i tylnym rzędzie foteli i kanapy. Ma wytłoczoną skalę i nazwę modelu. Numer 5. W tym numerze FSO Polones Jamnik. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy z zaproszeniem do prenumeraty i zdjęcie modelu Polones Jamnik. Zapewne żaden z mieszkańców warszawskiego osiedla Służew nad Doliną nie pamięta nietypowego auta, które przez krótki czas parkowało przed jednym z bloków. Na początku lat 80. na Służew zawitał dziwny Polones. Miał 6 drzwi, dodatkowe 7 stanowiła klapa bagażnika. Pojazd z próbnym białym numerem rejestracyjnym XWA
5627 na czerwonym tle został uwieczniony na kilku zdjęciach, które następnie opublikował tygodnik Moto. Fotografom towarzyszył krótki artykuł o nowym i mało znanym produkcie fabryki samochodów osobowych. Osiedle służeb Naftolinkom to skupisko bloków z charakterystycznymi pnącymi się balkonikami z podporą biegnącą przez ich środek. Założenie powstało w latach 1973-1978, kilku i kilkunastopiętrowe bloki zbudowano w technologii żelbetonowej o nazwie Gamma H na ogromną skalę stosowanej w latach 70. W całym kraju bliźniacze bloki wzniesiono także w innych miejscach Warszawy, m.in. przy ulicy Inflanckiej na pograniczu Śródmieścia i Żoliborza. Nietypowy wygląd służewskich budynków oraz ich lokalizacja sprawiały, że miejsce przyciągało nie tylko dziwnego poloneza, lecz także filmowców. Tam osadził akcję swoich filmów reżyser Krzysztof Kieślowski. Dekalog i krótki film o miłości. Tam mieszkała Katarzyna Piórecka, bohaterka serialu Stanisław Bareli Zmiennicy, grana przez Ewę Błaszczyk. W tej części Ursynowa osiadł też znany malarz Zdzisław Peksiński, rytm balkonu. Warto zauważyć, że bloki o powtarzalnym wyglądzie balkonów, jak i prototypowy przedłużony polonez miały co najmniej jedną wspólną cechę. Wizualny rytm. Balkony, które intrygowały filmowców, pięły się pionowo, podczas gdy troje drzwi w nietypowym aucie multiplikowało się w poziomy. Czy dlatego fotograf uwiecznił Romnika w tym miejscu? Samochód zaparkowano na asfaltowej alejce. Mamy zdjęcie i informację, że pomysł na zbudowanie w 1979 roku wydłużonego poloneza powstał pod wpływem produkowanych wcześniej sześciodrzwiowych Fiatów, które służyły głównie do wożenia małych grup turystów po Warszawie. Najważniejszymi zmianami w porównaniu z seryjnym polonezem były wzmocnienie i wydłużenie płyty podłogowej oraz dachu i dodatkowa para drzwi. Mamy zdjęcie i informację, że materiał wyjściowy do budowy Jamnika, czyli pięciodrzwiowy polonez produkowany od 1977 roku, pierwsza wersja auta przeszła do historii jako Borewicz od nazwiska porucznika Sławomira Borewicza, bohatera serialu kryminalnego 07 Zgłoś się. Mamy zdjęcie i informację, że drugi rząd 7 składał się z dwóch foteli, takich samych jak z przodu. Z tyłu umieszczono trzyosobową kanapę, Jamnik miał niewiele ponad 5 metrów długości. Zbudowano od 1 do 3 egzemplarzy przedłużonego poloneza, co do ich liczby w źródłach nie ma zgodności. Mamy zdjęcie i informację, że w ośrodku badawczo-rozwojowym fabryki samochodów osobowych powstawały też przedłużone duże Fiaty. Budowano je w taki sam sposób jak polonezy, miały więc wzmocnioną konstrukcję nadwozia i wytrzymalsze zawieszenie. Na zdjęciu przedstawiono sześciodrzwiowego Fiata 125P. Pojazd został sfotografowany podczas Auto Nostalgii w 2014 roku. Mamy zdjęcie i informację, że w artykułach prasowych informowano, że mimo długości większej niż seryjnie produkowany hatchback, Jamnik ma niewiele większą średnicę zawracania i mieści się na miejscu parkingowym dla zwykłych aut. Mamy zdjęcie i informację, że drugi rząd drzwi zawsze wzbudza ciekawość. W Polsce zbudowano łącznie kilkadziesiąt egzemplarzy wydłużonych pojazdów. W PRL-owskiej gospodarce nie było miejsca na takie fanaberie. Chyba że uzasadniał je rachunek ekonomiczny, na przykład wożenie zagranicznych turystów płacących dewizami. Mamy zdjęcie i informację, że przedłużona wersja poloneza mogłaby się sprawdzić jako auto do transferów na lotnisko i z lotniska, lecz to wymagałoby powiększenia przestrzeni bagażowej. Pojazdy tego typu były popularne w Stanach Zjednoczonych, decydenci uznali jednak, że zwykła odmiana poloneza jest wystarczająca i tylko ona była produkowana masowo. Mamy dane techniczne FSO Polonez Jamnik, jego wymiary. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami takimi jak nadwozie, silnik, zawieszenie, rozstaw osi, fotele, dodatkowa para drzwi, długość, średnica zawracania. Archiwum FSO 1953-1954.
Mamy zdjęcie i informację, że wyścig pokoju w latach 50. ubiegłego wieku budził w całym kraju ogromne emocje. Podczas rajdowych relacji pustoszały ulice. W 1954 roku impreza odbywała się po raz siódmy. Nie mogło na niej zabraknąć ekipy Polskiej Kroniki Filmowej w aucie z FSO, przystosowanej w Warszawie M20. Mamy zdjęcie z Narodowego Święta Odrodzenia Polski, przypadającego na 22 lipca. Było w czasach PRL-u okazją do organizowania różnych uroczystości. Otwierano wtedy wielkie fabryki, trasy oraz osiedle. Urządzano imprezy masowe, jedną z nich był Pochód Młodości i Siły w 1953 roku. Wziął w nim udział premier Bolesław Bierut, dygnitarz zasiadł na tylnej kanapie Warszawy M20. Na ostatniej stronie mamy informację, co w kolejnym numerze, czyli Warszawa 210. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.